Energetyka to tak naprawdę krwiobieg gospodarki. Wszyscy jesteśmy od niej uzależnieni. I zmiany ostatnich miesięcy, ostatnich tak naprawdę lat powodują, że pytanie o cenę energii i dostępność energii to są pytania kluczowe dla wielu, a myślę, że dla wszystkich polskich przedsiębiorców i oczywiście gospodarstw domowych. I dlatego spotykamy się tutaj, żeby podyskutować, dowiedzieć się, jakie rzeczywiście są perspektywy. Wiemy, że plany, które były rysowane miesiąc temu, miesiącami temu, dziś są już zupełnie nieaktualne i musimy je budować na nowo. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie i początek działań wojennych, inwazja rosyjska zmusiły nas do pewnej refleksji na poziomie unijnym co do sposobu dojścia do naszych celów. Nawet jeżeli te cele długoterminowe odejścia od paliw kopalnych, przejścia na gospodarkę neutralną klimatyczną są absolutnie spójne z naszym nowym celem odejścia od rosyjskich paliw kopalnych, musimy się zastanowić nad drogą, którą obierzemy, żeby dojść do tej neutralności klimatycznej. Rozgrywa się ta konkurencja w sferze technologii, w sferze dostępu do najnowszych technologii. Ten, kto ma dostęp do najnowszych technologii, ten, kto ma możliwości produkowania według najnowszych technologii elementów niezbędnych do uzyskiwania energii elektrycznej i ciepła, ten wygrywa. Jesteśmy do tego starcia w płaszczyźnie energetycznej dość dobrze przygotowani. Mamy źródła surowcowe, mamy w Polsce węgiel, którego ciągle na szczęście używamy i możemy używać. Mamy możliwość odcięcia się od dostaw rosyjskiej ropy. Ceny energii, które wzrosły kilkukrotnie, są bardzo bolesne i czasami egzystencjalne, więc jesteśmy zdeterminowani, żeby po prostu w tym obszarze dyskutować i zabierać głos i spróbować to zrozumieć, przygotować nasze firmy do nowej, brutalnej rzeczywistości. Sieć ma sprzyjać zapewnieniu dostępu do energii elektrycznej w każdych warunkach, o każdej porze roku, o każdej godzinie doby, po możliwie przystępnej cenie. Głównym celem rozwijania sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć, tej, która jest pod pieczą polskich sieci elektroenergetycznych, jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla polskich gospodarstw domowych, dla polskich przedsiębiorców. A zatem tworząc długoterminowy, ponad 10-letni plan rozwoju sieci przesyłowej, zastanawiamy się przede wszystkim nad tym, jak zapewnić pewność zasilania przy jak najniższych cenach energii elektrycznej.